Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, dzisiaj mam wielki zaszczyt, bo naszym gościem będzie gwiazda tegorocznych Dni Skoczowa, pan Wojciech Gąsowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Czy dużo dziennikarzy pyta pana na początku, gdzie się podziały tamte prywatki? Czy już jest to dla pana nudne? Raczej wszyscy mnie o to pytają. Ja nie wiem już, co odpowiadać. Ja myślę, że one gdzieś istnieją, ale trudno powiedzieć, gdzie. Te prywatki się jakoś zmodyfikowały i one teraz się inaczej nazywają. Tak mi się wydaje, chociaż ja już na prywatki od dłuższego czasu nie chodzę. To, gdzie ja chodzę, to się zupełnie inaczej nazywa. A mogę spytać, gdzie pan chodzi? No chodzę z kolegami najczęściej, ze znajomymi na jakieś urodziny, imieniny, okazjonalne spotkania. To tyle, specjalnie nie szaleję. Jakie plany na wakacje? Bo słyszałem, że będzie pan występował w Rosji również na mistrzostwach. Nie, w Rosji nie będę występował. Tam będą występować piłkarze i ja właśnie jadę ich oglądać. Jadę 18 na 3 pierwsze mecze reprezentacji Polski, a potem zobaczymy, co będzie. A jakiś występ jest przewidziany? W czasie tego mojego pobytu, broń Boże. To zupełnie prywatnie, będzie pan po prostu oglądał i kibicował. Tak. Komu pan kibicuje? Kibicuję Polakom, no zobaczymy. Ciężka bardzo jest ta nasza grupa, ale jakoś tak rozum mi podpowiada, że może wyjdziemy z grupy, ale nie będzie łatwo, myślę. Ostatni mecz pokazał, że pierwsza połowa należy do nas, druga trochę mniej. No zobaczymy, jak będzie we wtorek. Jak pan obstawia, jaki pan wynik meczu obstawia we wtorek? Ja nie obstawiam, bo to nie ma żadnego znaczenia właściwie. W ten mecz z Chile, ja byłem na tym meczu. Nasi piłkarze są po prostu no, zmęczeni tymi treningami, oni nie mają świeżości. Oni muszą mieć kilka dni spokoju, po tym meczu tak będzie z Litwą, będą mieli kilka dni spokoju. Myślę, że te akumulatory naładowane w Arłamowie sprawdzą się i odpalą na pierwszym meczu w Moskwie z Senegalem. Chciałbym zapytać pana o teraz sferę muzyczną. Czy jak pan gra na przykład na takich plenerowych imprezach albo na imprezach zamkniętych, biletowanych, czy jest coś, co pan woli, że jest to bilet i wtedy wiadomo, że artysta gra dla osób, które przyszły, czy takie plenerowe imprezy też mają swój urok? Ja myślę, że ludzie przychodzą wszędzie. No, impreza otwarta, taka jaka będzie tutaj, czy jest tutaj, bo tutaj słyszę, że u państwa to już trwa 2 dni. To będzie 3 dzień. Jeśli ludzie przychodzą, to już jest dobrze, no bo chcą tam coś usłyszeć, zobaczyć i tak dalej. Bilety, biletowane imprezy tak zwane, no one też pewno mają jakieś znaczenie, bo jeśli ktoś zapłaci, no to... To i przychodzi, no to już jest może trochę więcej niż tutaj. Ale ja bym się specjalnie nad tym nie zastanawiam, bo to dla mnie, jeśli jest sala pełna, czy rynek będzie zapełniony, to już jest dobrze. Na pewno rynek będzie zapełniony. Co pan w ogóle myśli o naszym regionie? Proszę pana, no tu jest pięknie bardzo, tylko daleko od Warszawy i to trzeba jednak te 360 km przejechać, żeby do państwa przyjechać. Ale już drogi są dobre i no, zdarza mi się czasami jeździć. Ja mam blisko Warszawy takie miejsca, do których jeżdżę, żeby się zrelaksować. Przede wszystkim Puszcza Kampinoska to jest moje ulubione miejsce. Mam 50-60 km od Warszawy, to jest jednak zasadnicza różnica. Jeśli chodzi o przejechane kilometry, a ja tych kilometrów na te swoje występy to robię bardzo, bardzo dużo. Zapytam pana jeszcze o jedną rzecz, o marzenia. Żeby być zdrowym, to jest najważniejsze marzenie, żeby cała moja rodzina, najbliżsi byli zdrowi, nie mieli problemów. O tym tylko myślę, o niczym innym. A trudności, które się pojawiły w trakcie pana kariery, czy były takie momenty zwątpienia, że stwierdził pan, że no jest ciężko i myślał pan o jakimś planie B na życie? Jak to jest? Bo tak często w mediach jest lansowany, prawda, taki obraz, że widzimy kogoś pełnego sukcesów i człowiekowi się wydaje, że po prostu jest taka droga na szczyt usłana różami. Jak to jest z perspektywy, nie chcąc wypominać pana stażu artystycznego, natomiast jak gdyby pan może się podzielić i też poradzić może komuś, kto dopiero zaczyna swoją drogę, na przykład artystyczną, taką wokalną. Porady to jest zbyt zobowiązująca rzecz, natomiast ja patrząc na to, co robię,
uważam, że najważniejszą rzeczą w moim wypadku to jest zachowanie dystansu do tego, co się robi, nie przejmować się specjalnie rolą, bo to jest taki zawód, że raz się jest na górze, raz się jest na dole, robić swoje i nie przejmować się, to chyba jest najważniejsza rzecz. A jaką piosenkę lubi pan śpiewać ze swojego repertuaru? Wszystkie te, które śpiewam, to lubię, no bo inaczej bym nie śpiewał ich. A jest jakaś piosenka, z którą czuje pan się związany bardzo emocjonalnie? No z kilkoma piosenkami zdecydowanie. Z serialu Wojna domowa, Tylko wróć, z Zielone wzgórza nad Soliną, czy z Gdzie się podziały tamte prywatki, M jak miłość może, piosenka, którą nagrywałem i wykonywałem z zespołem Test, Przygoda bez miłości. Zresztą wszystkie te rzeczy, mam do nich sentyment, do zespołu Test, bardzo duży, bo to był zespół, który ja współtworzyłem i zaczynaliśmy od zera. Także do tego zespołu mam olbrzymi sentyment. Do czego jeszcze pan ma sentyment? Do starej Warszawy, do znajomych moich, do tego, co do tych miejsc w Warszawie, takich, które pamiętam z lat dziecinnych, które niektóre jeszcze zostały, niektóre się jakoś przez lata przebranżowiły, czy uległy zapomnieniu, czy likwidacji. Człowiek w pewnym wieku ma sentyment raczej do rzeczy, które, z którymi był związany w latach młodości. To na pewno tak jest. Tak, no kraj lat dziecinnych, on zawsze pozostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie i później ta młodość, do której zawsze wracamy i która zawsze nam jawi się jako ta lepsza niż ten stan obecny. Że tak jest, tak, tak. Wszyscy chyba podobnie myślą. Ale jeżeli mówimy o przeszłości, to też na chwilę tylko do przyszłości skoczmy. Jak pan prognozuje przyszłość pod względem artystycznym w Polsce, pod względem osobistym swoim? Jakimi oczami pan patrzy? Przez jakie okulary na przyszłość? W ogóle niczego nie przewiduję, nie prognozuję, robię to, co robię. Jeśli będę zdrowy i będę mógł występować, to jest już dobrze. Może jeszcze nagram jakąś płytę. To są rzeczy takie, które ja nie jestem zobowiązany do myślenia o swojej przyszłości, co ja będę robił i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jest zdrowie, to już jest dobrze. Dobrze, to ja w takim razie nie będę panu zabierał dużo czasu, bo wiem, że jest pan przed występem. Jeszcze troszkę, tak? Więc bo jesteśmy też, prowadzimy taki koncert życzeń, więc życzę panu dużo zdrowia, życzę panu również nowej płyty. A czy jest jakiś gatunek muzyczny, z którym nie związałby się pan na pewno? No może rap czy hip-hop, bo to jest muzyka innego pokolenia, już ja nie bardzo jestem związany z tym gatunkiem muzyki, chociaż lubię słuchać tego, ale nie podjąłbym się nigdy. A czy jest coś, co zdziwiło pana na rynku muzycznym w Polsce, albo ktoś, kto jest dla pana zaskoczeniem, albo pozytywnym, albo negatywnym? Czy jest jakaś taka sytuacja zdziwienia tym, co się dzieje obecnie w przestrzeni muzycznej? Zdziwiony to może źle sformułowane określenie, natomiast podziwiam dużo bardzo młodych, fantastycznie śpiewających osób, bo jest bardzo duża grupa, fantastycznie śpiewają, tylko zobaczymy, co później będzie, bo to tak śpiewać cover, jeden, drugi, jest wszystko fajnie. Jak się zaczyna swoją rzecz robić, czyli nagrać jakąś nową płytę, czy swój repertuar, to wtedy już zaczyna się to tak zwane sito i niektórzy odpadają, a niewielu zostaje. Rafał Podsiadło to jest dla mnie człowiek, który fantastycznym jest człowiekiem i fantastycznym muzykiem, wokalistą, powinien zrobić już karierę przynajmniej w Europie, tak mi się wydaje. Zawsze możemy życzyć mu powodzenia, no bo w sumie... Życzę zawsze. Jakie predyspozycje potrzebne są do zawodu wokalisty, tak żeby przez to sito niejedno móc przejść i żeby zostać, i żeby móc się z tego utrzymywać i też osiągać sukcesy? To są niezbadane rzeczy. Sukcesu nie może pan zaplanować, bo to wszystko ma kilka warunków musi być spełnione. W odpowiednim czasie, odpowiednią piosenkę, publiczność decyduje. Radio, telewizja, to są bardzo ważne rzeczy. Jeśli radio będzie nadawało bardzo często jakąś piosenkę, to ta piosenka być może, że osiągnie sukces, chociaż nie musi być jakaś rewelacyjna. Tak, no kilka razy słyszymy jakąś piosenkę, więc ją już lubimy. Więc właśnie, jeśli ma jakąś bardzo chwytliwą linię melodyczną, fajny tekst, coś pan zapamięta, to zostaje w panu. To jest prosta recepta moim zdaniem. A pamięta pan
ten czas, kiedy, ten moment, kiedy usłyszał pan swoją piosenkę w radiu po raz pierwszy, co pan wtedy czuł albo co pan myślał wtedy? Czy było to takie po prostu automatyczne? Aha, no jest piosenka, dobrze, idziemy dalej. To było duże wzruszenie, bo ja szukałem tej piosenki w moim domu razem z moją mamą i z moim ojcem. To była jakaś transmisja, nie wiem, jakiegoś koncertu na żywo czy coś takiego. Już nie pamiętam tego dokładnie, ale pamiętam, że w domu moim rodzinnym to się odbywało. To było. Jaka to była piosenka? Zielone Wzgórza czy nie? Nie było jeszcze tej piosenki. Myślę, że to był jakiś cover chyba amerykański, bo wtedy piosenek polskich było bardzo mało. Ja w każdym razie nie miałem takich piosenek, ale śpiewało się covery, bo i publiczność znała te piosenki. Młodzi ludzie słuchali Radia Luxemburg, czy tam kupowali sobie jakieś płyty. Byli, że tak powiem, w temacie. Także to tak wyglądało. I słuchaliście państwo rodzinnie, tak? Ale pan wiedział, że będzie ta piosenka, czy po prostu włączył pan radio? Bo to miała być jakaś transmisja, tak powiedziałem, jakiegoś koncertu, czy retransmisja do jakiegoś koncertu, czy to była Zgaduj Zgadula, czy Podwieczorek przy mikrofonie, coś takiego. No i to fajne było uczucie, duże wzruszenie i trema też przed tym, jak to zabrzmi w radio. Nie słyszałem jeszcze swojego głosu przez radio. Tak? Inaczej zupełnie odbieramy, prawda, głos. Tak, ten pierwszy raz to jest bardzo znaczący. On zostawia potem na wspomnienia na całe życie. A trema na scenie jest dalej, czy troszeczkę już zmniejsza? Zawsze jest trema, bo lepiej być tremowanym, a nie zbyt pewnym siebie, bo potem różne psikusy się dzieją. Jak człowiek jest trochę stremowany, to więcej rozgląda się dookoła, co się tam dzieje, aparatura i tak dalej, i tak dalej. To są mnóstwo czynników, które wpływają na to, że impreza będzie udana albo nie. A psikusy zdarzały się panu jakieś na scenie? Nagle coś się wydarzyło, albo ktoś coś powiedział, albo zapadła? Takich rzeczy było bardzo dużo, to mógłbym panu opowiadać tu godzinę. Proszę powiedzieć, my zaraz przed pana występem spróbujemy jakoś dorównać tym pozytywnym. Takie rzeczy się działy, jak ja występowałem z zespołami, no bo jak człowiek jest w tak zwanej trasie, bo kiedyś te trasy to inaczej wyglądało, jeździło się na 3 tygodnie czasami, gdzieś do jakiegoś województwa i tam się grało przez 3 tygodnie te wszystkie występy. No i koledzy już byli trochę znudzeni i kombinowali zawsze, co tu zrobić, żeby było weselej, żeby się troszeczkę rozerwać. I zdarzały się takie rzeczy, tak? A jak pana rozerwali koledzy tymi pomysłami? Wie pan, ja teraz już nie pamiętam, bo tego było naprawdę dużo, ale pamiętam, kiedyś dwóch chłopaków się przebrało za pracowników jakiegoś domu kultury i wnieśli drabinę na scenę. Nie weszli, oni przeszli z tą drabiną między mną, który stał przed mikrofonem, a zespołem. Była taka przerwa i oni z tą drabiną przeszli. I nic się więcej nie wydarzyło. Publiczność nie zareagowała, bo publiczność myślała, że to są pracownicy, którzy się pomylili i przeszli. Ale myśmy się tak ugotowali, że nie mogliśmy, musieliśmy przerwać ten występ, bo to wszyscy ryczeli ze śmiechu. To był fajny dowcip. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Będziemy się widzieć na scenie. Życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. I ja dziękuję.